Dzisiejszy dzień zaczynamy od strzelenia. Później od razu będziemy kręcić wóz paszowy. Tam na hali podgarnęłem, ale tutaj trzeba narobić paszę. Tu się pościeli, a jak się pościeli, tak się wyśpią. Kurde, belka się rozwaliła, całą siatkę przygniotło. W pizdę. Będziemy się o widły zaczepiać. Dobra, chyba pójdzie. Jeszcze skopa nigdy nie dostałem. Choć nieraz było blisko. Uciekać stąd! Już! 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 To jęczmienka one. Chętnie ją będą skubać. Krótka słoma. Nie da się na widły nabrać. Druga strona. Kurde, tak krótka słoma, że na widły ciężko nabić. Może łopatą byłoby lepiej.
Poszedł! Już! Już uciekaj! Poszły! Dobra, to dajcie to łopatą. Poszedł, bydlaku. Poszedł. Dobra, resztę łopatą, bo to kurczę się spada z widok. Poszedł! Poszedł! Poszły! Poszły! A! Poszedł! Poszedł! Deskę odchyliły. Poszły? Już? Już nie ma was! Poszedł! Poszedł! Wiem, widzę, idę po wkrętarkę zaraz. No, ale ja i tak, wiesz, siano mam, to nie daje słomy teraz. Do ścielenia trzeba. Poszedł! Już, 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 już! Mówię, odpoidła. Zawsze mokro. Poszedł! Już poszedł! To już w oborach wszystko.
Poszedł. Co to jest? Mokre. Dobra. Teraz wóz będziemy kręcić. Łatwiej, ale we dwóch robota to inaczej idzie od razu. Jadę z tyłu wykręcić. Nie wiem co się stało, ale łapy nie chcą się podnieść. Coś tutaj spadło. Albo to napływające. Teraz jak kręci to obrotomierz, znaczy się ciśnienie oleju jest zamknięte, a na wolnych obrotach jest 2. Jakby tak było, to znaczy, że jest wszystko dobrze. Mamy 600 kg w paszowozie, czyli jeszcze ze 2 dobre łyżki. Praktycznie. My już przyjechaliśmy tutaj pod stodołę i tutaj leje wywar. Teoretycznie mógłbym jechać tam busem, bo jest sucho w tej chwili, ale wolę się przyzwyczaić, że tutaj robię i już. Muszę wymieszać najpierw, czyli parę bełtów zrobić. O kurde, wywaliło korek. Nalał do pełna i wywaliło. Cała podłoga zasrana. Sam se pan ścieram. Los wywaros. Nie będę dużo lał, żeby nie porozlewać. Dostałem informację, że wywar będzie dostępny do około 20 lipca. Czyli jeszcze przez tydzień. Później zacznie się kampania skupu żyta. I przez kilka dni będzie niedostępny, dziś około 2 tygodnie. Czyli trzeba będzie lać wodę do wozu paszowego. Jest chyba 600 litrów wywaru już
To będzie ostatnia łyżka. Zostanie akurat na raz na jutro. Teraz śruta, a i witaminy. Teraz pod silos. Dodało. Jeszcze. Dobra.